Witam wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku z serii ETS 2. W dzisiejszym odcinku będzie sporo nowości, sporo informacji i przepraszam z góry wszystkich za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony. Więc może zacznijmy od początku, czyli co dzisiaj będziemy przewozić. A będziemy przewozić dzisiaj, moi drodzy, towar z Bielska-Białej do Warszawy, klimatyzatory 11 ton. Więc trasa szybciutka, będzie około 360 km. I będziemy sobie jechać z Bielska-Białej DK1 do Katowic. I z Katowic cały czas autostradką do Warszawy, do firmy TNT. Tak więc powoli ruszajmy. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Zakupiłem sobie ciężarówkę Mana. Z tego co wypracowałem. Także już posiadam własną ciężarówkę. I o właśnie, tak ona wygląda. Lekko niebieskawa. Z takimi bąbelkami. I zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. Tak więc siadamy za kółko, odpalamy ciężarówkę i ruszamy naprzód. A po drodze poopowiadam wam kilka ciekawych rzeczy, które się szykują w ETS-ie. Bo kilka zmian będzie nadejdzie i to mam nadzieję w niedługim czasie. Ale póki co wyjedźmy z dobra, muszę to zastopować. Opcje, to się wytnie. Wysokie. Tak. Przepraszam za cięcie, ale niestety mój komputer troszeczkę nie domagał, musiałem mu zmniejszyć ustawienia. Tak więc jedziemy dalej. Dełka włączyć. Trasa będzie miała dokładnie 356 km, także myślę, że około godzinki powinniśmy się wyrobić. Tak więc, jak już wspomniałem na początku, zakupiłem sobie ciężarówkę, ponieważ już tam poziom 10 osiągnąłem, troszeczkę kasy odłożyłem, więc postanowiłem zacząć jeździć na własną rękę. Wybór upadł na Mana z racji tego, że generalnie chcę tutaj każdą ciężarówką troszeczkę pojeździć. I byśmy się, że tak powiem, wydupcyli auto z naszej winy. Oczywiście na rondzie. Nie ustępując pierwszeństwa przejazdu, no ale cóż, zdarza się, na szczęście wyhamowaliśmy. I kontynuujemy podróż. Tak jak mówiłem,
wybór padł na mana, ponieważ i tak po jakimś czasie zmienię go na inne, bo każdym modelem chcę sobie trochę pojeździć tutaj. A man ze względu na to, że chyba najsensowniejszy wybór na początek, bo nie najsłabszy i samochód do rozkręcania firmy. Mogłem kupić tańsze, wiadomo, Iveco, ale ono jest sporo słabsze od tej wersji Mana, na którą mogłem sobie pozwolić oczywiście, bo nie wszystkie modele już mam dostępne. Natomiast tych modeli, co były, no to najsensowniejszy był Man. Więc wybór padł na niego. Teraz wam pokażę licznik, stan licznika. Gdzieś na światłach się zatrzymamy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaki tam wziąłem silnik, jakiej mocy, ale też nie najmocniejszy, jeden z tych pierwszych, także nie jest to jakieś monstrum, jeżeli chodzi o moc. Zapewne padną pytania, a czemu nie Scania, czemu nie Scania od razu? A temu nie, bo jakoś Scania mi nie przypada do gustu w tej grze. Wolę na przykład Wolwiaczka. Wolwiaczka zostawimy sobie na sam koniec, jak już moja firma będzie na tyle rozwinięta, żeby sobie pozwolić na najmocniejszą wersję Volvo. No jedź, pacanie głupi, tym Volkswagenem. Notabene Man należy do koncernu Volkswagena. Nie wiem, czy wiecie. Tak jak DAF. Chyba że się mylę, ale mnie poprawcie. Wiem, że DAF na 100% należy do koncernu Volkswagena, a nie wiem, czy nie mam też na 100%, ale tak jak mówię, jak się mylę, to mnie poprawcie. No. A jeżeli chodzi o samą grę ETS, niedługo się szykuje update w postaci wersji 1.31, który wprowadzi nam do gry między innymi kable łączące naczepę z ciągnikiem. O czym zresztą, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem w jednym z pierwszych odcinków. Bardzo bym chciał, żeby były kable, ponieważ to urealni grę. No i patrzcie, 2 miesiące potem wprowadzają nowe kable. Znaczy kable, nie nowe, tylko opcje kabli łączących naczepę z ciągnikiem. Daty jeszcze wprowadzenia dokładnej tego patcha nie ma, natomiast na blogu SCS Software jest mocno to reklamowane, więc podejrzewam, że miesiąc, góra dwa i ten patch wejdzie, a z nim mam nadzieję nowy DLC rozszerzający mapę z kolei o państwa wschodnie, Litwę, Łotwę, Estonię i kawałek Rosji. I to też jest ciekawe, ponieważ chyba nie wiem, Litwa albo Estonia, Łotwa, któreś z tych państw na pewno nie należy do Unii Europejskiej, a na pewno Rosja. Więc jestem bardzo ciekawy, jak rozwiążą kwestię przejścia granicznego.
Czy to będzie na takiej zasadzie jak tutaj między na przykład Polską a Niemcami, że przejeżdżamy i nie ma problemu, no ale to by było bez sensu, bo na tych granicach się stoi generalnie, więc jestem ciekaw, jak to rozwiążą. Czy na zasadzie takiej jak wjeżdżamy na przykład na autostradę, że musimy się zatrzymać, potwierdzić enterem, bramka się otwiera i jedziemy dalej. Zobaczymy. Ja sobie tempomat włączę. 80 i jedziemy. Także zobaczymy, jak to. Na pewno nie omieszkam kupić sobie tego DLC, jak wyjdzie. Ponieważ o tyle, o ile na przykład takie DLC jak akcesoria, czy tam opony, czy jakieś dodatki do ciężarówek, nie jestem zwolennikiem tego, żeby płacić. Natomiast rozszerzenie map i jak najbardziej. No i oczywiście muszę to kupić razy dwa. A czemu razy dwa, to się dowiecie w niedługim czasie, jak się uda. Zobaczymy sobie tutaj na ten stan licznika, jaki jest. A, kierownica go. Nie, kierownica go zasłania. Moment. Gdzie tu będzie stan licznika? Macie 119 km ta ciężarówka ma przejechane, czyli funkielnówka nieśmigana, jak to mówią. Jeszcze pachnie nowością. A my podziwiamy tereny, zachód słońca. Tu skosiliśmy znak. To znak, że trzeba się skupić na jeździe. Więc najprawdopodobniej, wracając do kwestii update'u do wersji 1.31, to będzie tak wyglądało, że po update'cie ja najprawdopodobniej nagram wam odcinek właśnie z multiplayera, ponieważ podejrzewam, że promoc, ile to zajmie, zanim zaktualizują do tej wersji, żeby było kompatybilne, więc będziecie mieli okazję zobaczyć wersję multiplayer. W moim wydaniu. I może wtedy się wybierzemy na drogę śmierci, tak zwaną do Duisburga. Zobaczymy.
I zostało nam 100 km. Jak widzicie, koreczek mały się zrobił. Nie wiem. Aha, bo tutaj jest wjazd na autostradę. Tylko że jak widać w Polsce remont. Nic nowego. Więc ten wjazd na autostradę jest nawet bez bramek. Osiemdziesiąt kilometrów do celu. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną traskę, jakąś krótką. Bo manik na siebie musi zarobić, niestety. Jak widzicie, mam 2% uszkodzenia ciężarówki. Podejrzewam, że to są uszkodzone opony. Albo ten znak, który skosiłem po drodze, dało sobie znak. Wyprzedzimy tego pana, który bez naczepy jedzie zdecydowanie wolniej niż przepisy na to pozwalają. A ja nie lubię się wlec. I teraz tak, czym wyhamujemy sobie tutaj, żeby tutaj. O. I tu jechać prosto. O. Okej. To niby tak, nie? Dobra. O, te rozjazdy przez robione przez promoca. Naprawdę nieraz idzie się pogubić. I źle pojechać, ale za szybko jedziemy. To jest 60. No kto widział, kurna, na dwupasie 60 ustawiać? No pogięło ich. Sąsiedzisiek, jedziemy. I tak będziemy kręcić zaraz w prawo na Augustów.
Już jesteśmy prawie u celu, więc powoli, żebyśmy nie uszkodzili sobie ładunku. No teraz też o ciężarówkę musimy dbać, bo będzie nas kosztowała oczywiście naprawa ciężarówki. To nie jest już tak, że tylko i wyłącznie ładunek. Teraz to już i paliwo, i czas pracy. No. Jedź tym Fiatem, bo my tutaj kręcimy w lewo. Jak poszedł? No. I już dzwonimy na pały, na mandacik. Zbliżę tutaj mapkę, bo troszeczkę dziwacznie jest to tutaj rozwiązane. Czy dziwacznie, fajnie by przynajmniej trzeba troszeczkę pokręcić kołem, ale czego titasz? No i my tutaj zaraz mamy prawo i będzie cel naszej podróży. I tu w prawo. Żeśmy się mieścimy się A co tu się odwaliło? Czemu to tak dziwnie? Dobra, tutaj jest punkt. No i przez tą bramę. A, nie, spoko. Damy radę. O. To są niezapomniane zwężki. Raz miałem, pamiętam, dodatek jaki ze strony moderskiej z dużymi gabaletami. I to może wam opowiem, jak cofnę, bo muszę się skupić. Jak dłoń do rękawicy.
Miałem kiedyś taki dodatek z dużymi gabarytami. Tam były generalnie do przewozu na przykład czołgi, jakieś lokomotywy, czołgi Abrams i tego typu rzeczy. No naprawdę pojemnościowo i gabarytowo no to były ogromne ładunki po 70 ton. I na przykład miałem też z jakiegoś miasta, już nawet nie pamiętam, właśnie w takiej sytuacji jak tutaj jest. To podwórko dosłownie w tym miejscu miałem do odbioru naczepę z załadowanym czołgiem Abrams, który no nie przesadzając szerokość to miał 1,5 razy jak naczepa, szerokość naczepy, więc no wjechać nie problem, prawda? Natomiast tutaj sobie wyprostowałem mój skład. Wjeżdżam i patrzę się w lusterka, a Abrams się zawiesił tutaj na tym betonowym murku. No i w tył, owszem, pojedzie. Przód, ni cholery. Na szczęście, no wiadomo, to single player, nie z Wotra. I można było wyjść, przestawić się, tak powiem, troszeczkę oszukać grę. Natomiast czego nie lubię bardzo robić, no ale wtedy tak pomyślałem, kurde, kto normalny umieszcza naczepę z tak szerokim ładunkiem, tak praktycznie nieprzejezdnym miejscu. Nie wiem. Dobra, zakończyliśmy zlecenie. Jak widać, udało się bez uszkodzeń dojechać do Warszawy. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Nie zrobimy kolejnego ładunku. Czasu nie starczy. No bo wiadomo, mając własną ciężarówkę, teraz już muszę z Warszawy jechać gdzieś w sensowne miejsce, bo tak, żeby się na odcinku zmieścić. A nie chcę robić dwugodzinnych posiadówek, bo to nie ma sensu. Także do następnego razu, trzymajcie się zdrowo, cześć.